Dzielnia socjalna Opoka. Opoka to pierwsza w Polsce spółdzielnia założona w 2009 roku w Chechle przez dwa podmioty prawne. Działa głównie w branży gastronomicznej i szkoleniowej. W ramach działalności gastronomicznej przygotowują i dostarczają posiłki i prowadzą food truck oraz sprzedają własne przetwory. Szkolą m.in. z zakresu gastronomii, cukiernictwa, opieki, kursów komputerowych, kroju i szycia, stylizacji paznokci. Świadczą usługi opiekuńcze i opiekę wytchnieniową. Spółdzielnia w Chechle prowadzi zakład aktywności zawodowej, w którym pracuje ponad 30 osób z niepełnosprawnościami, a w Kluczach ośrodek dziennej opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych. Tam też spółdzielnia rozpoczęła dużą inwestycję – budowę restauracji o powierzchni ponad 800 m2.